podobne funkcje krok po kroku od zera. Posłuchajcie. Mamy tutaj f od x równa się x kwadrat. Jak wyznaczyć f' od x? Słuchajcie. Ta potęga 2 wychodzi przed, a od tej potęgi odejmujemy 1. Czyli będzie 2x do potęgi pierwszej, czyli 2x. Mamy gotowe. Teraz x do potęgi piątej. Ta potęga nam tutaj wyskoczy przed x, a od potęgi odejmujemy 1, więc będzie 5x do potęgi czwartej. Teraz tak samo, ta szóstka nam wyskoczy przed i od tej potęgi odejmujemy 1, więc będzie 6x do potęgi piątej. I przechodzimy do trudniejszych przykładów. I staram się, słuchajcie, Wam tak tłumaczyć krok po kroku od zera. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz. To będzie dla mnie motywacja, żeby nagrywać dla Was tutaj kolejne zagadnienia. Mamy tak. 5x do potęgi trzeciej. Ta potęga wyjdzie przed i będziemy mieć mnożenie. 5 razy 3 x i od tej potęgi odejmujemy 1. 5 razy 3 to 15 i tutaj mamy x kwadrat. Tak samo tutaj ta dwójka wychodzi przed i mamy 6 razy 2, a tutaj odejmujemy 1. 6 razy 2 to 12, a tu będzie x do pierwszej, czyli 12x. Teraz tutaj znów ta czwórka wychodzi przed, więc mamy 1 piątą razy 4 i od tej potęgi odejmujemy 1. 1 piąta razy 4 to 4 piąte. 4 minus 1 to 3. I mamy jeszcze trudniejsze przykłady. I już tłumaczę. Mamy tak. F od x równa się, i teraz mamy dodawanie. I to działa w ten sam sposób jak w poprzednich, tylko będziemy sobie dodawać. No to tak, tutaj ta trójka wyjdzie przed. Mamy 3 razy 3, a od potęgi odejmujemy 1. Tutaj też ta dwójka wyjdzie przed, tą przepisujemy. 2 razy 2, a od potęgi odejmujemy, słuchajcie, 1. Teraz tutaj stoi niewidoczna potęga 1, ona wyjdzie przed x i tutaj było 1 minus 1, czyli będzie 0. No i pamiętajcie, że pochodna z szóstki, tak, to jest 0, tak? Pochodna z siódemki to też będzie 0, dobrze? Tak, bo jeżeli mamy f od x równa się c, to f' od x równa się 0, pamiętajcie. No to teraz ile to jest? 3 razy 3 to 9, czyli będzie 9x kwadrat, dodać 4x, bo 2 minus 1 to 1, no tutaj jedynki, o, możemy zapisać. 1 razy x to jest 1 razy x do potęgi zerowej, x do potęgi zerowej to 1. Czyli będziemy mieć 9x kwadrat plus 4x plus 1 razy 1. Czyli 9x kwadrat plus 4x plus 1. Prawda, że łatwe? To teraz słuchajcie H przykład. Znów ta czwórka wychodzi przed. Mamy 7 razy 4, a od potęgi odejmujemy 1. Teraz tutaj wychodzi piątka. Mamy minus 2 razy 5 x, a tutaj od potęgi odejmujemy 1. Minus 1 trzecia. Ta dwójka wychodzi przed razy 2, od potęgi odejmujemy 1. 7 razy 4, 28, x do trzeciej, minus 10x do czwartej, 1 trzecia razy 2 to 2 trzecie, x do potęgi pierwszej, czyli x do potęgi pierwszej to jest po prostu x. No to teraz i. Znowu ta trójka wychodzi przed, mamy 3 razy 3, a tutaj odejmujemy 1, dodać. Ta dwójka wychodzi przed i od potęgi odejmujemy 1. Tutaj stoi niewidoczne 1, mamy minus 6 razy 1 i od potęgi odejmujemy 1, pochodna z siódemki to 0. No to mamy tak, 9x kwadrat, dodać 4x do pierwszej, minus 6 razy x do zerowej. X do potęgi zerowej to 1, tak? Czyli mamy 9x kwadrat, dodać 4x minus 6 razy 1, tak? I mamy. I jeszcze mamy jedne trudniejsze przykłady, a pamiętajcie, że mój pełny kurs zarówno do szkoły średniej, zarówno do matury rozszerzonej, do matury podstawowej, ale też kurs na studia znajdziecie w apce Matmagryzie.
mamy następne, tak, tutaj już skorzystamy sobie, słuchajcie, ze wzoru. I tak, jeżeli mamy pochodną taką z ułamka, tak, to mamy f prim od x razy g od x minus f od x razy g prim od x przez g od x do kwadratu. No to słuchajcie, będziemy sobie tutaj pisać, tak, f prim od x, czyli f prim od x, czyli to, co stało tutaj nad kreską ułamkową, bo nie mylcie tego f od x z tym, bo to jest tylko wzór, dobra? Tak, to mamy po prostu to, co stoi w liczniku. No to mamy f prim od x, czyli możemy to sobie zapisać w ten sposób, razy g od x, czyli razy 6x minus 1, minus f od x, czyli 2x kwadrat, razy g prim od x, 6x minus 1 prim, przez g od x, czyli 6x minus 1 do kwadratu, g od x do kwadratu, tak? No to słuchajcie, pochodna z tego, tak, pochodna z 2x kwadrat to jest 2 razy 2, czyli 4. Od potęgi odejmujemy 1, 2 minus 1 to 1, czyli nie piszemy. Razy tutaj 6x minus 1. Minus, słuchajcie, pochodna z 6x minus 1 to 6, tak? Tak jak Was uczyłam. I teraz tutaj mamy przez 6x minus 1 do kwadratu. Wymnażamy, wymnażamy, czyli będzie ile? 24x kwadrat minus 4x minus 12x kwadrat przez 6x minus 1 do kwadratu. 24x kwadrat minus 12x kwadrat to 12x kwadrat minus 4x, a tutaj 6x minus 1 do kwadratu. I zrobimy sobie jeszcze przykład k, tak? Żeby przećwiczyć. No to mamy f prim od x. To, co stało u góry pochodna, czyli 4x minus 1 prim razy 6x plus 2 minus f od x, czyli 4x minus 1 razy 6x plus 2 prim przez 6x plus 2 do kwadratu. Pochodna z tego to 4, tutaj mamy 6x plus 2 minus 4x minus 1, pochodna z 6x plus 2 to 6, przez 6x plus 2 do kwadratu. Wymnażamy, wymnażamy. I mamy tak, 24x plus 8 minus 24x minus i minus daje plus plus 6. A tutaj mamy 6x plus 2 do kwadratu. No to tak, 24x minus 24x to 0, 8 plus 6, słuchajcie, to 14, a tutaj 6x plus 2 do kwadratu i mamy gotowe. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, to będzie dla mnie bardzo pomocne, czy nagrywać kolejne filmy. Chcesz poznać sposób naukę matematyki? Kurs Matematyka Gryzie. Ma świetne opinie uczniów, działa w aplikacji mobilnej oraz na komputerze. Mamy dodatki do druku z tłumaczeniem krok po kroku na filmikach, zadania pogrupowane z poprzednich lat w działy, a także arkusze. Do każdego nagrany jest filmik z wytłumaczeniem krok po kroku, bo zadania na egzaminie i maturze są powtarzalne serio. To są notatki z jednego działu i do każdej takiej notatki masz filmik z wytłumaczeniem krok po kroku. A tutaj jeszcze więcej opinii, które może Was przekonają do dołączenia do nas. Zapraszamy.